Witajcie, hiszpański europoseł Juan Fernando López Aguilar. To on słynie z atakowania Polski, to on jest odpowiedzialny za te wszystkie rezolucje i takie słynne nagranie. Co jeszcze może zrobić on i Parlament Europejski, by dopiec Polski? Okazuje się, że zamieszany ma być w aferę Qatargate. Widzicie teraz nagranie, ma przyjmować instrukcje od podejrzanej korupcji posłanki Kylie z Grecji i Tarabelle z Włoch. Sprawa dotyczy wiz dla Kataru. Hiszpańskie media opublikowały to nagranie. I co? Okazuje się, że gość, który po prostu atakuje Polskę od lat, może być zamieszany w największą aferę korupcyjną w historii Parlamentu Europejskiego.